Prace przy remoncie kolegiaty w Łasku trwają już 1,5 roku. W tym czasie wnętrze tej zabytkowej budowli zmieniło się nie do poznania. Najlepiej mogą to ocenić tutejsi mieszkańcy. No pięknie, naprawdę pięknie. Ja należę do innej parafii. Kiedyś dawniej do tej parafii należałam, ale no pięknie jest odnowione wszystko. W tej chwili w środku zostały wykonane już niemal wszystkie prace konserwatorskie, zarówno w głównej nawie, jak też w dwóch bocznych ołtarzach. Wszystkie elementy, których dawną świetność można odtworzyć lub zachować, zostały poddane pieczołowitej, czasochłonnej renowacji. To są takie elementy jak tam stolarka drewniana, stolarka metalowa, która będzie zamykająca otwory wejściowe zupełnie w innej formie, takiej bardziej podbiegające epoce niż te drzwi proste metalowe, które są w tej chwili. Przygotowujemy drzwi, które będziemy wstawiać, lakierujemy. Skończyliśmy dziś lakierowanie podłóg na dwóch emporach u góry. Także są już polakierowane. Trzeba dodać, że każdy kolor farby, lakieru, fugi, rodzaj zastosowanego materiału budowlanego musi być zatwierdzony przez konserwatorów zabytków, którzy dbają o to, by w każdym elemencie zachować styl i zabytkowy charakter kolegiaty. O jej wyjątkowości mogą świadczyć także odkryte na dwóch ścianach starodawne freski. Odnawianie ścian, ołtarzy, gzymsów, łuków, zdobień, malowideł, odpowiedni dobór kolorystyki, dostosowanie się do poszczególnych zaleceń konserwatorów to z pewnością niełatwe zadania, ale najwięcej trudu ekipy remontowe kosztowało przywrócenie do dawnej świetności wieżyczek kościoła. Wzięta była ta stara dziurawa blacha i założona poprawa konstrukcji, założone były odnowa pokrycia z blachy miedzianej, które na dzień dzisiejszy już się spatynowały i efekt jest zupełnie widoczny. Sporo pracy, zwłaszcza przy obniżeniu posadzki, będzie wymagało zmodernizowanie pomieszczeń dawnej biblioteki w podziemiach kościoła. W przyszłości będzie tam sala multimedialna, w której na monitorach będzie można oglądać zawartość tutejszego skarbca. Podobnie jak wewnątrz, prace na zewnątrz nadal trwają, choćby przy odnowieniu tablic ukrytych niegdyś w murze budowli. Tu jest taka trumienka z dzieckiem 7-letnim w środku. I to jest zamurowane, tu jest zrobiona tablica, która mówi, że tu leży syn Krzysztofa i Rozalii Szelingów, tak? Szelingów. Konserwatorów czekać będzie jeszcze wymiana fug oraz piaskowanie cegieł w murze kościoła i dzwonnicy. I tu ciekawostka, ponieważ nowe cegły muszą sprawiać wrażenie wiekowych, muszą być rozbiórkowe lub odpowiednio wypalone. Opierając się na zachowanej dokumentacji, odkryto dwie witryny po bokach głównego wejścia, które zostaną oszklone. Wymieniony ma być również główny, pęknięty dzwon na pobliskiej dzwonnicy. W przyszłości dzwony mają być uruchamiane elektronicznie. Ma zostać także dokończony remont ogrodzenia i znajdujących się w obejściu rzeźb. Zgodnie z umową renowacja łaskiej kolegiaty ma zakończyć się za rok, ale realizatorzy tego przedsięwzięcia nie wykluczają, że finał prac może nastąpić jeszcze w tym roku.